I w sporcie, i w sztuce człowiek stara się dotrzeć do pewnych granic granic wytrzymałości, granic możliwości, granic estetycznych ba, mało tego, i w jednej i w drugiej dziedzinie często te granice po prostu przekraczamy. Ale kiedy je możemy przekroczyć? Po pierwsze, wtedy, kiedy jesteśmy na to przygotowani, kiedy stawiamy sobie pewien cel, ten cel nas ciągnie i my wtedy jakby bijemy ten cel rekord albo tworzymy nową estetykę. Druga sprawa to jest chyba kwestia życia. Że i artysta, i sportowiec to ludzie, którzy muszą oddać siebie, bo nie ma półśrodków. Obydwie dziedziny są szalenie bezkompromisowe. U sportowca jest to bardzo mierzalne, bo jeżeli on nie poświęci się do końca, to on nie doskoczy do swojego rekordu, on nie pobije tego rekordu, on nie wygra medalu, nie wygra mistrzostwa. W sztuce to jest bardziej kwestia uznaniowa. Oczywiście są też takie dziedziny sportu, które ocenia się, no nie figurowe na przykład. Ale Artysta gdzieś tam musi mieć chyba wewnątrz takie poczucie, poczucie prawdy, że to co stworzył wyraża jego wnętrze, wyraża pewną prawdę, którą, którą sobie założył. No i sport i sztuka albo są gorące, albo ich w ogóle nie ma.